pora ruszyć naprzód z programem. Pierwszym punktem programu, już takim bardziej naukowym, jest panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny na bardzo ciekawy moim zdaniem temat, na temat innowacji społecznych, o którym już tutaj wspominaliśmy w czasie powitania. Panel ten poprowadzi dr Bartłomiej Skowron, matematyk i filozof, czyli osoba o bardzo interdyscyplinarnym podejściu, równie interdyscyplinarnym jak tematyka panelu. Reprezentuje on Politechnikę Warszawską, ale także tutaj wrocławską instytucję zwaną Akademią Młodych Uczonych i Artystów. Zapraszam go zatem tutaj na scenę, żeby mógł przedstawić uczestników panelu. Ja może rozpocznę od zaproszenia panelistów. Zapraszam, przedstawię panelistów. Panelistów będzie pięciu. Piąty panelista dojedzie za kilka minut prawdopodobnie. Nie trzeba przedstawiać, ale formalnie jeszcze przedstawię wszystkich panelistów. Rozpocznę od pani Moniki Groszkowskiej, dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przy Ministerstwie Rozwoju. Już przedstawiany był pan profesor Edward Nemska, członek rzeczywisty pan, wybitny psycholog. Witamy panie profesorze. Pan doktor Tomasz Perkowski, wiceprezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i pan minister Piotr Dardziński. Czekamy na piątego panelistę, na pana Macieja Sadowskiego. Proszę państwa, była mowa już o innowacjach społecznych, o tym, że trudno jest zdefiniować tego typu, choć definicje istnieją, tego typu zjawiska. Niemniej warto jakby wskazać, że mówimy o sprawach jakby wysokocennych i o sprawach, które posiadają wysoką i ważną wartość. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście innowacji społecznych, niezależnie od tego, jak je zdefiniujemy, wskazuje się na identyfikację jakiegoś problemu społecznego i na rozwiązanie tego problemu społecznego. I to rozwiązanie, które odpowiada pewnym potrzebom społecznym i rozwiązanie, które jest rozwiązaniem systemowym i trwałym. Zatem doniosłość jak gdyby tego zjawiska w naturalny sposób tutaj się wyjaśnia. Oprócz podanych przykładów wcześniej przez pana doktora, wymienię przykłady takie, które właśnie też się w tych dyskusjach pojawiają, jak na przykład bańki czasu, Wikipedia, ekonomia społeczna, bankowość mobilna, portale społecznościowe, nawet portale randkowe, społeczna odpowiedzialność biznesu jako pewne zjawisko, czy szkolenia online i tego typu zjawiska w edukacji. W krótkim wprowadzeniu chciałbym jeszcze tylko wskazać na taki, można powiedzieć, już standardowy chyba tydzień współczesnego uczonego. Bliższa mi jest perspektywa wiedzy aniżeli biznesu, dlatego pozwolę sobie z niej skorzystać, aczkolwiek sądzę, że one tutaj wyglądają bardzo podobnie. Uczony, który wraca z zagranicznej uczelni, zagranicznej konferencji, nawiązuje kontakty i organizuje zaraz telekonferencję, w której bierze udział 5-6 osób z zasadniczo różnych części świata. Później, po tej telekonferencji, nawiązuje współpracę grupową. To znaczy korzysta z jakichś narzędzi online, powiedzmy typu Konwo, dla współpracy grupowej. Wymienia się informacjami, wymienia się różnymi danymi. Następnie, oczywiście wszyscy są w tym miejscu, w którym mieszkają. Następnie kilka osób pracuje w tym samym czasie nad jednym dokumentem. Edytuje i komentuje jeden dokument w czasie rzeczywistym i w tym samym czasie. Później robimy spotkanie grupy roboczej, spotkanie kilku osób, powiedzmy pięciu. Żeby zrobić spotkanie pięciu zajętych osób, a wszyscy jesteśmy zajęci i nie mamy czasu, no to musimy jakoś znaleźć termin. Trudno jest znaleźć termin dla pięciu osób, zatem używamy na przykład Doodla, tak? I w ten sposób mamy od razu dla pięciu osób termin. Termin, który odpowiada wszystkim. Później podejmujemy decyzję. Decyzję podejmujemy szybkim głosowaniem online. Następnie
zamieszczamy swoje prace na przykład na ResearchGate albo Akademia Edu i prosimy innych o komentarze. Później, kiedy jedziemy na konferencję Polish Scientific Networks, na przykład z Warszawy do Wrocławia i mamy nadzieję, że odpiszemy na wszystkie maile, to frustrujemy się, bo się okazuje, że w Pendolino nie ma zasięgu i nie możemy pracować. Także tak, proszę Państwa, w skrócie wygląda praca współczesnego uczonego, jak sądzę. Mam nadzieję, że się zgodzicie Państwo gdyby z tym. Prawdopodobnie bardzo podobnie pracują też biznesmeni i przedsiębiorcy. Tym krótkim wprowadzeniem chciałem rozpocząć od pytania. I tutaj należy powiedzieć, że autorem koncepcji i pytania jest pan profesor Dariusz Jemielniak, członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Ja jestem niejako w zastępstwie. I przypomnę pytanie, proszę jakby panelistów o to, żeby maksymalnie 8 minut odpowiadać na pytanie. I po tym będziemy mieli dyskusję szerszą. Rozpoczniemy uwagami Państwa, komentarzami, uwagami i sugestiami. Pytanie brzmi tak. Czy nowe formy organizacji współpracy ludzkiej, które umożliwia technologia, mogą skutkować innowacjami i nowymi rodzajami inteligencji zbiorowej? Tak. I proszę teraz o wypowiedź. I rozpoczniemy, proponuję, abyśmy rozpoczęli od pani Moniki Groszkowskiej. Dziękuję bardzo za to interesujące pytanie i również za to, że mogę zacząć ten panel, wypowiedź w tym panelu. Ja myślę, że oczywiście te nowe sposoby organizacji współpracy międzyludzkiej w oparciu o postęp technologiczny jest niezwykle ważny w innowacjach, szczególnie tych społecznych, którymi się zajmuję na co dzień. I one w zasadzie są katalizatorem niejako nowych pomysłów, nowych rozwiązań, czyli innowacji społecznych. Ja myślę, że to, co może Państwa interesować, a czym my się zajmujemy jako Ministerstwo Rozwoju i co wpisuje się w tematykę tego panelu, a także całej tej części konferencji dotyczącej innowacji społecznych. Zresztą nawiązując do wypowiedzi pana ministra i pana profesora z powitania, którego wysłuchaliśmy wcześniej. Powiem tak, że wczoraj ogłosiliśmy konkurs na tak zwane wdrożeniowe prace dyplomowe dla studentów nauk społecznych i humanistycznych. I jednym z czynników, jednym z elementów, które założyliśmy, że muszą w takich pracach wdrożeniowych tych akurat studentów studiów humanistycznych i społecznych wystąpić, to jest pewna interdyscyplinarność i nawiązanie współpracy z przedstawicielami innych kierunków. No nie każdy jest w jednej osobie matematykiem i filozofem, więc ten potencjał do innowacji, potencjał do wymyślania nowych rozwiązań jest na pewno mniejszy w jednostce niż w sumie jednostek o różnych poziomach wiedzy, różnych rodzajach wiedzy, różnych doświadczeniach. W związku z tym ten potencjał innowacji wydaje nam się daleko bardziej większy niż, dużo większy niż potencjał samej jednostki, samego studenta takich studiów humanistycznych czy społecznych. Jeśli jesteście Państwo oczywiście zainteresowani tym konkursem, to ja w dalszej części konferencji czy w przerwie mogę Państwu powiedzieć więcej. Natomiast to, do czego chciałam nawiązać, to jest ta konieczność współpracy i konieczność wykorzystania tych form, które znamy, ale też dążenia do nowych rozwiązań, konieczność do szukania nowych metod współpracy wykorzystujących technologię. I tego będziemy szukać w projektach, których oczekujemy od Państwa, od uczelni i od studentów we wrześniu, bo nabór w tym konkursie będzie we wrześniu. Myślę, że chyba mówiłam 8 minut, więc przekażę głos dalej. Dziękuję.
Odpowiedź na postawione pytanie brzmi tak. Właściwie mógłbym skończyć. I nawet nie potrzebuję 8 minut. I nawet prawdopodobnie Państwo by mnie oponowali z tą odpowiedzią, bo właściwie to, co w tym pytaniu jest najtrudniejsze, to pytanie, co wynika z faktu, z tego tak. Znaczy, co będzie się działo dalej. W jakim stopniu to my zarządzamy tym procesem, czy to, ten proces zarządza nami. To jest to, co będzie teraz dla nas trudnością, będzie zadaniem. Wydaje mi się, że co do natury tej inteligencji zbiorowej, czy inteligencji, która jest, czy pracy naukowej, która zawsze była wykonywana zbiorowa. Znaczy nauka z natury rzeczy jest inteligencją zbiorową, bo jest korzystaniem z doświadczeń tych, którzy byli przed nami, z doświadczeń tych, którzy pracują razem z nami, nawet jeśli pracowali kiedyś na drugim końcu świata. Trochę trudniej było się skomunikować, dzisiaj tempo komunikacji jest dużo szybciej i to wywołuje pewne konsekwencje społeczne. Że to są fascynujące pytania, zadam je off the record, ale właściwie czy my powinniśmy mówić w ogóle o uniwersytetach krajowych, znaczy polskim uniwersytecie, albo polskiej nauce, albo w ogóle o instytucjach naukowych w wymiarze no bo już lepiej powiedzieć jest, że jest właśnie kampus Pracze, który po prostu istnieje na mapie nauki, niż powiedzieć, że istnieje jakiś system nauki, która jest jakoś narodowościowo zdefiniowana. Znaczy, można powiedzieć, że istnieje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wspiera działające na jej terenie, ale właściwie gdyby tu się przenieśli naukowcy z drugiego końca świata i założyli nagle uniwersytet i nawet prowadzili zajęcia po angielsku, bo byłoby to sprawniejsze dla wszystkich, no to nie byłby z tym żaden problem, ale właściwie w tym procesie, który pan doktor opisał, to wybitni naukowcy już tak pracują, no więc oni z natury rzeczy są gdzieś indziej. Te kategorie zaczynają być trudne, bo wtedy zadajemy sobie trudne pytanie o to, jaka powinna być polityka publiczna w stosunku do takiego zjawiska właśnie. Jeśli mówimy, że chcemy wspierać międzynarodowość badań, to właśnie chcemy, żeby na naszych uczelniach pojawiało się jak najwięcej wykładowców, którzy przyjeżdżają spoza tych uczelni. Świadomie nie powiedziałem, że z zagranicy, bo czasami wystarczy, żeby tylko zamienić się uczelniami. To już będzie dobry krok w polskiej nauce. Ale żeby się też poruszali studenci i w drugą stronę, żebyśmy my jeździli do innych i od innych się uczyli. I żeby to nie było traktowane jako coś, co jest niezwykłe, ale raczej jak coś, co jest codziennym chlebem i sposobem życia naukowca. Chociaż pesymistyczna konkluzja z tego, co pan doktor mówił, była taka, że gdybyśmy, nie daj Bóg, gdyby sieć padła w Polsce, to naukowcy... Znaczy to gorzej niż jak prąd i wyłączyć, to po prostu zginą, bo już pendolino jest w stanie powstrzymywać rozwój nauki polskiej. I to są jak gdyby problemy, przed którymi będziemy stali i te problemy będą miały ogromne konsekwencje społeczne. I pozwolę sobie właściwie, przepraszam, że nie odpowiadam na pytanie, a raczej stawiam problemy, ale one są dużo ciekawsze w konferencjach niż posiadanie, a szczególnie trudne jest, jak politycy posiadają odpowiedź. Jak politycy odpowiadają odpowiedź, to są mało skłonni do tego, żeby zmieniać tę odpowiedź. Jak już tak raz powiedziało, to potem trudno się wycofać. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę w kontekście właśnie tych innowacji społecznych. Ja mam dużą trudność z tymi innowacjami społecznymi, albo inaczej mówiąc, ja mam trudność z tymi innowacjami niespołecznymi. No bo ja nie znam innowacji, która jest niespołeczna. Rozumiem to rozróżnienie, w którym jak gdyby bezpośrednim czy pośrednim produktem jest coś, co nie odnosi się bezpośrednio do zjawiska społecznego. Bo jeśli mamy bank żywności czy problemy z wodą, to rzeczywiście mamy kłopot z pewnym, no, pewnym zjawiskiem, które rodzi ryzyka dla społeczności. No ale wynalezienie maszyny parowej było rewolucją społeczną. Znaczy ono zmieniło stosunki, relacje międzyludzkie, odległości, no to zmieniło wszystko. W ogóle innowacja, ponieważ w istocie innowacji zawarte jest skalowanie, czyli tak długo jak ona jest nieznana albo jest znana na małą skalę, to właściwie nie jest innowacją. Innowacją zaczyna być wtedy, gdy zaczyna przynosić efekty zewnętrzne o dużej skali. No jeśli coś tak zdefiniujemy, to znaczy, że ono zawsze będzie miało konsekwencje społeczne. To możemy się zastanawiać nad naturą tych konsekwencji, one zawsze będą miały i stąd zawsze jestem trochę zbity z tropu. Ja jestem humanistą, humanistą jestem. Na doktorskim dyplomie mam wpisane, że jestem doktorem nauk humanistycznych, chociaż reprezentuję naukę, którą nie jest zbyt ceniona w nauce, nazywa się politologia, czyli system generowania bezrobotnych.
Ale ja bardzo jestem dumny z tego, że uprawiam politologię, bo politologia właśnie pozwala mi patrzeć na problemy wieloaspektowo. Jest rzeczywiście nauką, która się trudno definiuje, ale dzięki temu my mamy, kolokwialnie mówiąc, nosa do tego, żeby patrzeć na rzeczy z różnych stron. I nauki społeczne i nauki humanistyczne są tymi naukami, które dzisiaj muszą się aktywnie zaangażować w proces innowacyjności, dlatego że one są trochę ewaluatorami tych innowacji. Czy one powinny umieć przewidywać też negatywne konsekwencje rewolucji technologicznej? Jeśli dzisiaj poważni naukowcy piszą listy przeciwko budowaniu sztucznej inteligencji, to my mamy problem, który nie jest problemem technologicznym. Bo nad tym, że ktoś to wymyśli czy nie wymyśli, to możemy dyskutować, ale jest potem i co dalej? Czy co się będzie z tym działo? Wyobrażają sobie państwo, jak fascynującymi pytaniami, na które żaden z politologów polskich się, przepraszam, no żaden chyba mogę powiedzieć, ale chętnie odwołam, jeśli ktoś wskaże mi takiego politologa. Żaden politolog w Polsce nie zajmuje się tym, jak technologia wpływa na procesy polityczne. Jak zasady komunikowania mogą wpływać na decyzje polityczne, jak można profilować. Skoro można marketingowo profilować klienta, to można też politycznie profilować wyborcę. To jest coś, co może rodzić ogromne pokusy i ogromne wyzwania. Stąd jak gdyby w tym przypadku, w tym budowaniu zbiorowej inteligencji, bo być może to będzie w przyszłości proces, w którym będziemy dochodzić do decyzji politycznych, będziemy gdyby korzystać z tej zbiorowej decyzji. Ja trochę popłynąłem, jeśli tak można powiedzieć, ale świadomie, dlatego że jeśli mamy rozmawiać, to nie rozmawiamy już tylko i wyłącznie o tym, co się dzisiaj działo, że mamy aplikację na telefony. Spójrzmy zobaczyć, jakie konsekwencje mogą mieć innowacje za 20-30 lat, które mogą o wiele bardziej zrewolucjonować nasze życie, niż nam się to dzisiaj wydaje. Tak, technologia zmienia nasze życie, zmienia je w wymiarze społecznym i jak gdyby rozszerza możliwości inteligencji zbiorowej. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o głos pana profesora. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja zastanawiając się nad tym, co to jest innowacja społeczna, doszedłem do takiej prywatnej definicji, że jest to coś, co wprowadza nową i wartościową zmianę w życie ludzi. I w tym sensie nową i wartościową jednocześnie, sama nowość nie wystarczy, sama wartość też nie. I w tym sensie każda innowacja jest społeczna oczywiście, tu zgoda. Każdy wynalazek jest po to, żeby zmienił coś w życiu ludzi. Dlatego ja trochę zawężę swoje rozważania i zastanowię się nad tym, co może w tym procesie innowacyjności wnieść nauka, co mogą wnieść nauki społeczne i humanistyczne. Bo to, że inżynier, fizyk, chemik jest ważny, informatyk i tak dalej, ale co może wnieść archeolog, historyk, psycholog, socjolog? Filolog właśnie. Otóż wydaje mi się, że może wnieść bardzo dużo, dlatego że wynalazczość, kreatywność, twórczość to są zjawiska zakorzenione bardzo głęboko w tradycji, w kulturze, w cywilizacji. My się szczycimy tym, że jesteśmy spadkobiercami cywilizacji właściwie trzech takich nurtów, tak? Starożytna Grecja, Rzym, potem chrześcijaństwo, czy judeochrześcijaństwo i oświecenie, tak? Europejskie. I szczycimy się tym, że to doprowadziło do tej niesłychanej erupcji wynalazczości, kreatywności ludzkiej. Trochę się czasami wynosimy ponad inne kręgi cywilizacyjne, ale wystarczy pojechać do Granady, żeby zobaczyć, przekonać się, że 1000 lat temu było odwrotnie. Że to inny całkiem krąg cywilizacyjny wówczas był na topie. Ja sobie przygotowałem kilka slajdów, ale dostosuję się do innych i nie będę ich wyświetlał. W związku z tym, że tak to wszystko jest powiązane z cywilizacją, z historią, z kulturą, no to oczywiście, że archeolog, historyk ma tutaj wiele do powiedzenia. Rzecz jasna, nie może tych czynników kulturowo-cywilizacyjnych zmienić. Filozofowie, przynajmniej niektórzy, marzą o tym, żeby nie tylko opisywać świat, ale też go zmieniać. No tu się niewiele da zmienić, ale można opisać. Znaczy można rozpoznać te czynniki cywilizacyjne, historyczne, kulturowe, które hamują wynalazczość i pomysłowość ludzką i te, które jej sprzyjają. I to już jest bardzo dużo, bo można wówczas świadomie pewne rzeczy rozwijać. Później mamy czynniki polityczne. Tu już mamy dużo do powiedzenia, bo polityka jest po prostu decyzją ludzi, zbiorowości. Czyli to są decyzje, w którym kierunku mają iść strumienie finansowania, ale nie tylko finansowania, również inne zasoby szeroko rozumiane, czas, no, zasoby ludzkie i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie mamy takie czynniki, które są bardzo bliskie mojej dziedzinie, czyli psychologii, mianowicie klimat społeczny,
klimat organizacyjny oraz to, co się dzieje w umyśle pojedynczej osoby. Ostatecznie rzecz biorąc, każdy nowy i wartościowy pomysł rodzi się w pojedynczej głowie. I czasami psycholog ma tendencję do tego, żeby sprowadzać całą twórczość do tego, co w głowie, zapominając o tych wszystkich czynnikach właśnie cywilizacyjno-historycznych, kulturowych. Łączne ujęcie tych wszystkich czynników dopiero pozwoli nam zrozumieć, czym jest innowacja społeczna i jak ją stymulować. Tyle tylko, że w przypadku tych czynników społeczno-organizacyjno-socjologicznych my mamy coś do powiedzenia. Możemy na przykład rozpoznać osoby bardziej kreatywne, mamy narzędzia do tego służące. Możemy rozpoznać mniej lub bardziej sprzyjające kreatywności instytucje, firmy. Mamy do tego narzędzia gotowe, one są do zastosowania, można zmierzyć kreatywność instytucji, prawda? To jest wiedza, która się powinna bardzo przydawać w polityce właśnie prorozwojowej, a wydaje mi się, że po pierwsze no nie ma świadomości, że takie możliwości istnieją, a po drugie też nie ma decyzji sprzyjających temu. Wydaje mi się, że dopiero właśnie takie spotkania jak dzisiejsze pozwalają wymienić się informacjami i zaczerpnąć z innych trochę niż dotychczasowe źródeł wiedzy. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć pewną anegdotę. To będzie anegdota o wybitnym filozofie Kartezjuszu, ale nie wiem, czy prawdziwa. Ale to nie jest istotne, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Anegdota, anegdota. Właśnie. Pytano Kartezjusza, co jest ważniejsze, pieniądze czy wiedza? Oczywiście wiedza, odpowiedział filozof. W takim razie dlaczego uczeni pukają do drzwi bogaczy, a bogacze nie pukają do drzwi uczonych? Dlatego, że jedni wiedzą, jaka jest wartość pieniądza, a drudzy nie wiedzą, jaka jest wartość wiedzy. Mnie się wydaje, że jedni i drudzy wiedzą, jaka jest wartość tego, czego nie mają. To znaczy, jeżeli przez bogaczy rozumieć przedsiębiorców, ludzi biznesu, no to oni oczywiście doskonale sobie zdają sprawę z wartości wiedzy. Ludzie wiedzy, tworzący wiedzę, upowszechniający wiedzę, doskonale sobie zdają sprawę z wartości pieniądza. Chodzi tylko o to, żeby ich pożenić i żeby nauczyć jednych widzenia rzeczywistości oczami drugich. To jest bardzo trudne, bo mają tutaj bariery mentalne, bariery wykształcenia, jakiegoś bagażu osobistego czy kulturowego, no ale wydaje mi się, że to jest możliwe i wówczas ta anegdota będzie zupełnie nieaktualna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Mam dobrą wiadomość. Jesteśmy zgodnie z czasem, panel przebiega. Teraz poproszę o głos pana Macieja Sadowskiego, przy czym chciałbym przedstawić pana Macieja. Pan Maciej Sadowski jest przewodniczącym Rady Startup Hub Poland i współzałożycielem Startup Hub Poland. Proszę o głos maksymalnie 8-minutowy. Dziękuję uprzejmie i za możliwość zabrania głosu nie tylko na tej bardzo zacnej i ważnej dla mnie konferencji. Byłem w zeszłym roku w Warszawie i otworzyłem oczy szeroko ze zdziwienia, jak wiele pomysłów, koncepcji ludzi i powiedzmy sobie podejść naukowych, ale także biznesowych bardzo często, bo ja reprezentuję, jak nazwa fundacji, w której pracuję, wskazuje, środowisko startupów, może się przeciąć w jednym miejscu. No po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że mogę w tym panelu wziąć udział, zwłaszcza, że niestety nie usłyszałem pani pełnego wystąpienia. Startupy mają to do siebie, że odkładają walne zgromadzenia i rady nadzorcze, które zamykają rok finansowy do końca czerwca. W naszym przypadku to było do końca czerwca, czyli prawie do 12 w nocy, więc nie mogłem być z państwem wczoraj. Dzisiaj przyjechałem o 5 rano, tym pociągiem o 5 rano, więc przepraszam, mam nadzieję, że pan doktor mnie usprawiedliwił. W każdym razie chciałem właśnie z takiego startupowego punktu widzenia zaatakować pytanie pana doktora i profesora Jemielniaka, bo rozumiem, że taka wspólna koncepcja tego pytania. I na początku byłem taki, powiedziałbym, obezwładniony, bo pytanie jest bardzo szerokie i właściwie, tak jak powiedział pan minister, odpowiedź, która jest, którą spokojnie wszyscy możemy zaakceptować, to jest tak. Ja, podobnie jak pan minister, też jestem z pierwszego wykształcenia politologiem, wprawdzie nie bez doktoratu jeszcze, ale politologiem. Wiem, że pani profesor Szustek się zajmuje tym z Warszawy, Związkiem Technologii i Polityki, właśnie jak między innymi to wpływa na zachowania wyborcze. I właśnie pomyślałem, że te zachowania wyborcze czy konsumenckie, których kierunek implikują zmiany technologiczne, mogą być takim asumptem do mojej krótkiej wypowiedzi. Otóż
Bardzo często w tym naszym świecie startupowym, a przez startupy rozumiem tak trochę ekskluzywnie, tylko projekty wysoce technologiczne, czyli takie oparte o bardzo oryginalne rozwiązania technologiczne, naukowe, o prace badawczo-rozwojowe, a nie każdą po prostu młodą firmę. W tym środowisku startupowym, szczególnie wśród inżynierów oprogramowania, często stawiamy sobie pytanie o sztuczną inteligencję i o to, czy nowe środki komunikacji wyłonią tak... jak to emergencja, to w filozofii jest taki kierunek właśnie w epistemologii, czy nastąpi, to z angielskiego ładnie brzmi właśnie ta emergencja jakiegoś nowego umysłu, sztucznego umysłu. No jak tak się przyglądamy kolegom z wydziałów biologii czy zoologii, to widzimy, że na przykład roje są takimi zjawiskami, właśnie takimi paraspołecznymi, gdzie jednostki połączone w bardzo osobliwy sposób uzyskują funkcje, które były niedostępne dla pojedynczych organizmów, a są dostępne dla całej zbiorowości. No i wiadomo, że profesor Jemielniak pewnie by chciał, gdyby był tutaj z nami, żebyśmy trochę o Wikipedii powiedzieli, która jest jego ukochanym takim społecznym zjawiskiem, które wyłania dodatkowe funkcje, niż bylibyśmy w stanie osiągnąć sami jako pojedyncze jednostki, ale... chciałbym skorzystać z innego przykładu, też bardzo potężnego, mianowicie Facebooka. Bardzo dużo ludzi, myślę, że Państwo też to zauważacie, szczególnie ci z Was, którzy korzystają z Facebooka, że osoby, które macie w swojej sieci kontaktów czy znajomych, zadają czasami pytania, nie adresując je bezpośrednio do kogoś z nas, do kogoś z Państwa, tylko do Facebooka jako takiego. Na przykład, gdzie na ulicy Wałbrzyskiej znajdę dobrego mechanika? I akurat ja wiem, bo mam mechanika na Wałbrzyskiej, więc odpowiem w Warszawie, odpowiem na to pytanie, ale nie odpowiadam dlatego, bo zostało mi postawione indywidualne pytanie, tylko dlatego, że szczęśliwie należałem do właściwej społeczności i akurat byłem jednym, powiedzmy, z neuronów takiego sztucznego umysłu, czyli siatki znajomych osoby pytającej, która mogła na to pytanie odpowiedzieć. A więc odpowiedź pochodzi ode mnie, natomiast pochodzi ode mnie w sposób przygodny, przypadkowy. Akurat byłem w tej sieci. Gdyby ktoś inny wiedział, a pewnie parę osób odpowiedziało nawet na to pytanie, to ktoś inny by odpowiedział. Bardzo podobnie właśnie w świecie nawet dużego biznesu, takiego equity, czyli takiego, do którego dążą startupy polskie i zagraniczne, takiego świata naprawdę z 6 czy 7 zerami w wycenach projektów. Rodzaj paniki, czy rodzaj potęgowania różnego rodzaju trendów, czy mód jest też niezwykle potęgowany przez media społecznościowe. Nawet nasze decyzje polityczne. Ktoś z moich przedmówców powiedział, pan profesor albo pan minister, ponieważ czerpałem pełnymi garściami z tych spostrzeżeń, to teraz nie potrafię wydzielić, do kogo należała ta myśl, ale... Rzeczywiście. Któryś z panów powiedział, że polityka to jest taki sposób... decydowania o tym, w którą stronę pójdą środki, jakie podejmiemy właśnie decyzje, przepraszam za pleonazm. No, obawiam się, że negatywnym skutkiem, albo też może bardziej optymistycznie to przedstawię, pewnym wyzwaniem intelektualnym właśnie dla humanistów pracujących ręka w rękę z inżynierami i z przedstawicielami nauk ścisłych jest odpowiedź na pytanie, czy przypadkiem ta polityka nadal będzie decydowaniem, czy nie będzie tylko takim emotywnym. To chyba McIntyre z mojego poletka politologicznego się tym zajmował, takim emotywnym odbiciem, refleksem naszych zbiorowych emocji, czyli reakcją bardziej, bym powiedział raczej, no tutaj nie wiem, czy mi wolno, no, ale taką właśnie animalną chyba, niż reakcją no, po prostu pochodzącą ze świata bardziej zwierzęcego, niż ze świata tych istot, które i zbudowały judeo-chrześcijańską kulturę, a następnie i przeszły wcześniej przez starożytną Grecję i Rzym, a zakończyły w XVIII wieku spuścizną oświeceniową. Zupełnie niedawno, i to może tak podsumuję tym wątkiem, takim popularnonaukowym, bo chyba on dzisiaj jest potrzebny i jest nierozerwalnie związany ze światem technologii czy ze światem nauki, mianowicie kultura popularna, kultura masowa. Ostatnio, i przepraszam od razu za reklamę, nie mam żadnego związku z autorem tego dzieła, obejrzałem serial, który nazywa się Black Mirror. To jest brytyjski serial sprzed 4 lat, który pokazuje nieodległe,
wręcz powiedzielibyśmy, no już, że niemal gotowe scenariusze, nie do końca pozytywne, tego w jaki sposób nasza zachodnia kultura i cywilizacja rozwinie się w sposób zupełnie odległy od ideałów oświeceniowych. Nie mam teraz czasu, żeby zreferować nawet krótko koncepcji w tym serialu, natomiast gorąco Państwa do niego zachęcam. Media społecznościowe, czy też te kolektywne umysły, które tworzymy, angażując się w media społecznościowe jako indywidualni użytkownicy, niewykluczone, że uczynią z czegoś, co zawsze wierzyliśmy, że będzie naszymi indywidualnymi decyzjami, naszymi indywidualnymi dążeniami, po prostu kolektywną i to raczej przypominającą rój niż drużynę myślicieli, taką kolektywną maszynkę, która nie będzie podejmowała decyzji, tylko będzie właśnie ulegała różnego rodzaju bodźcom. Bardziej będziemy przypominali w związku z tym jakiś bardzo złożony i wysublimowany, ale algorytm matematyczny niż reprezentacje samodzielnych, krytycznych, sceptycznie analizujących swoje otoczenie i decyzje jednostek. Obawiam się, że to, o czym wspomniał pan minister, z czym się w pełni zgadzam, jest niestety się oddala niż zbliża. To znaczy w tym pędzie po innowacyjne rozwiązania nasi wybitni, tak jak uczestnicy tego naszej konferencji Polish Scientific Networks, wybitni przedstawiciele nauki się jednak polaryzują i tak rozdzielają. Tego typu wydarzenia, które są próbą syntezy i takiego interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych, innowacji społecznych, zdarzają się niezwykle rzadko. Głównie ja jako przedstawiciel świata startupowego rozmawiam o wycenach startupów, o tym, jakie trendy są modne, czy cybernetyka, czy awiacja, czy nanotechnologia i naprawdę brakuje takiego namysłu. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i oddaję panu moderatorowi głos, panu doktorowi Bartkowi. Poproszę o głos pana doktora Tomasza Perkowskiego. Dziękuję bardzo. Ja zacznę objazdem, ale zapewniam, że wrócę do odpowiedzi na postawione pytanie. Wśród ekonomistów, którzy nie przydą się futurologią, są dwa takie skrajne nurty. Proroków zagłady i kornukopią. Ten spór może nie jest już teraz tak widoczny, ale w latach 70., 80., gdzie wydawało się, że ta zagłada jest tuż za progiem, zagłada atomowa, z powodu zanieczyszczenia powietrza, bomby demograficznej. Ten spór był bardzo żywy, dochodziło nawet do awantur, bijatyk na kampusach akademickich, przy czym to głównie zwolennicy proroków zagłady bili kornukopian, którzy zawsze byli w mniejszości. I prorocy zagłady to są potomkowie Malthusa, który twierdził, że ludzkość wzrasta w szybszym tempie niż zasoby. Zasoby są nieodnawialne, w związku z tym wcześniej czy później grozi nam zagłada. Buckingham Fuller mówił o statku kosmicznym Ziemia, właśnie o takim ograniczonym pojeździe, którym poruszamy się przez kosmos i którego zasoby się wyczerpują. Kornukopianie od kornukopie, czyli rogo obfitości, mówią, no dobrze, ale jeżeli tak jest w rzeczywistości, to dlaczego ceny surowców spadają? Jeżeli coś się kurczy, jeżeli jakiegoś dobra jest coraz mniej, to jego cena powinna wzrastać. Dlaczego, pomimo że następuje bardzo gwałtowny przyrost populacji, to wszystkim żyje się lepiej? Bo jeżeli Państwo spojrzycie dookoła i wyłączycie na chwilę media, to okazuje się, że wszędzie, nie tylko tutaj w tej części świata, ale wszędzie na całym świecie wszystkim żyje się lepiej. Poziom edukacji wzrasta, demokracji, dostępu do edukacji, do żywności, do lekarstw. Oczywiście są jakieś lokalne dołki, ale jednak to są tylko dołki, pewne wyjątkowe zjawiska. No i odpowiedź kornukopian na to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten paradoks występuje, jest taka, że co prawda zasoby jako takie, zasoby naturalne są skończone, ale inwencja ludzka jest nieskończona. Im więcej ludzi, tym więcej pomysłów, tym więcej Koperników, Einsteinów, Szekspirów, tym więcej dobrych pomysłów do wykorzystania. Oczywiście to mogłoby się wydawać taką czystą teorią, ale popatrzmy na inną rewolucję informacyjną, która zaszła w 1440 roku, kiedy wynaleziono druk.
tak naprawdę no, pomiędzy drukiem a rewolucją przemysłową, o której wspominał pan minister, upłynęło 300 lat, ale bez tej rewolucji informacyjnej w postaci wynalezienia druku, kiedy cena książki spadła z 20 tysięcy dolarów w cenach współczesnych do 70 dolarów, a liczba książek w ciągu jednego stulecia zwiększyła się 30-krotnie, rewolucja przemysłowa byłaby niemożliwa. A rewolucja przemysłowa była rzeczywiście rewolucją społeczną, której znaczenia być może nie doceniamy. Jeżeli spojrzymy na dzieje ludzkości i na wzrost gospodarczy, to jest linia prosta. I nagle w XVIII wieku ta linia robi się taka. Wzrost gospodarczy przez większą część istnienia ludzkości wynosił około 0,1%. Akurat tyle, żeby podtrzymać rosnącą populację, ale nie, żeby można było zwiększać indywidualne bogactwo każdego człowieka. To zdobywanie bogactwa polegało na zabieraniu bogactwa innych. To była gra o sumie zerowej. Stąd wysoki poziom agresywności, duża ilość wojen, duża ilość rozbojów. I nagle coś się zmienia. Następuje rewolucja przemysłowa i nagle tych dóbr jest więcej. A rewolucja przemysłowa, u jej podstaw leżał wzrost miast, zwiększenie się populacji i właśnie rewolucja w przekazywaniu informacji. Te wszystkie czynniki, tak naprawdę ich największym znaczeniem było to, że cyrkulacja informacji się zwiększyła. I sama ta cyrkulacja informacji doprowadziła do pewnego przełomu. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że pomiędzy wynalezieniem druku a rewolucją przemysłową było jeszcze 100 lat wojen religijnych, które też były, których przyczyną również było wynalezienie, skutkiem książek. Tak, gdyby Luther przybił te swoje tezy na drzwiach i przeczytałoby tam je kilkunastu parafian, to nic by się nie wydarzyło. On je opublikował, one dotarły do szerokich rzesz społecznych. No i teraz co dwa dni produkujemy 5 eksabajtów, czyli 1000 do 6 informacji. W ciągu 2 dni produkujemy więcej informacji niż powstało od zarania ludzkości do 2003 roku. I też musimy sobie uświadomić, że 90% z tych informacji to są zdjęcia kotków grających na fortepianie. W związku z czym... Jest aż tyle kotków. Jest tyle zdjęć. Chodzi mi o to, że większość tych informacji jest bezużyteczna. Są informacje użyteczne, ale fałszywe i informacje użyteczne, prawdziwe, tylko nie bardzo wiemy, jak je odróżnić jedno od drugich. No, wniosek z tego, co mówię, jest dosyć banalny. Rzeczywiście technologia, rewolucja informacyjna nas uratuje w dłuższej perspektywie, ale to na pewno będzie wyboista droga. Szanowni Państwo, zapraszam do zgłaszania komentarzy, wniosków, uwag, pytań, sugestii. Dzień dobry, Adam Stępnik. Bardzo dziękuję panelistom za bardzo ciekawe odpowiedzi na jeszcze bardziej ciekawe pytanie. Muszę przyznać, że z mojej perspektywy powiało trochę grozą, że tak naprawdę nie mamy żadnej możliwości na kontroli i w ogóle dowiedzenia się, jakie mogą być negatywne skutki innowacji, które teraz wszyscy tak bardzo chcemy, żeby się odbywały. Czy jest w ogóle pomysł, żeby się w jakiś sposób dowiedzieć i próbować przeciwdziałać właśnie tym negatywnym skutkom, które no, nie mamy pojęcia, jakie są. Dziękuję. Czy któryś z panelistów chciałby odpowiedzieć? To może ja zacznę. Mówiłem o tych informacjach użytecznych, nieużytecznych, fałszywych i prawdziwych. No oczywiście, na szczęście mamy pewność, jeżeli chodzi o naukę. Mamy artykuły, które są czytane przez recenzentów, które zawierają rzeczywisty obraz świata. No niestety coraz więcej mamy dowodów, że tak nie jest do końca. Laboratorium Bayera na przykład próbowało zreplikować badania medyczne i nie udało im się w 2/3 przypadków takich badań. Okazało się, że to, co było zawarte w tych artykułach, no nijak się nie ma do rzeczywistości. Więc myślę, że teraz największym problemem jest właśnie oddzielenie tych informacji użytecznych od nieużytecznych. Notabene tą kwestię, ten problem przewidział już, jak większość rzeczy, przewidział Stanisław Lem już w 1965 roku.
Bajki robotów, podróż szósta, demon drugiego rodzaju, który produkuje mnóstwo informacji, tylko 99,9% tych informacji jest bezużyteczne. Dziękujemy. Jeśli można nie wprost, to myślę, że chyba też jest zgoda między nami wszystkimi, że kiedy mówimy problem, to mówimy w tym znaczeniu neutralnym, czyli definiujemy jakieś zadanie, które musimy rozwiązać. Jak w Lwowskiej Szkole Matematyków w ogóle przestano używać sformułowania problem i zamieniono na problemat, bo on brzmiał bardziej neutralnie. I te zadania, które oni sobie zapisywali w zeszycie, to były problematy. Znaczy, mówiąc inaczej, jeśli zgłaszamy pewien problem, to nie chodzi o to, żeby się wpisywać w ten nurt katastroficzny, tylko chodzi o to, żeby umieć dostrzec wszystkie elementy przedsięwzięcia, które będziemy realizować, mając całkowicie świadomość, że nigdy, to nie jest tak, że dzisiaj my nie kontrolujemy tych procesów, nigdy ich nie kontrolowaliśmy i nigdy ich kontrolować nie będziemy, bo musielibyśmy mieć wiedzę o świecie, która by wyjaśniała całą naturę wszystkich zjawisk. Nasza wiedza jest nawet przy najbardziej zaawansowanej nauce jest ograniczona. Natomiast powinniśmy definiować problematy po to, żeby umieć dostrzegać i spróbować przewidywać konsekwencje i być przygotowanym na te konsekwencje. To jest tak, jak mamy prognozę pogody i przewidujemy huragany, a nawet już myślimy nad tym, jak te huragany rozpędzać. Znaczy to ktoś, kto pracuje w tym laboratorium czy w obserwatorium i przewiduje huragany, to nie jest katastrofista, to jest realista. Tak? On po prostu stara się zrozumieć rzeczywistość. My dzisiaj poznajemy, to są nowe zjawiska, o których mówimy, dlatego mamy więcej pytajników jeszcze, ale jestem przekonany za jakiś czas, że część z nich, z tych pytajników, będzie coraz mniejsza. Natomiast nie jestem w stanie, myślę, że nikt dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, jak my powinniśmy już dzisiaj tymi problemami zarządzać. Poproszę o głos pana profesora. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby przewidzieć, jakie będą negatywne skutki zmiany czy wynalazków z dwóch powodów. Pierwsze dlatego, że po prostu my nie umiemy przewidywać. My mamy tylko złudzenie, co się nazywa złudzenie oglądu wstecznego, że jak już się coś stało, to wszyscy są mądrzy i twierdzili, że oni to od razu wiedzieli. Ale to jest złudzenie, bardzo dobrze udokumentowane w badaniach. A drugi powód jest taki, że po prostu mi się wydaje, że nie wiem, czy każdy wynalazek, ale chyba prawie każdy ma swoje, ma potencjał pozytywny i negatywny po prostu. No, energia atomowa na przykład, prawda? Cokolwiek weźmiemy, prawda, to ma swój, może z wyjątkiem jakichś innowacyjnych, w cudzysłowie, sposobów dręczenia ludzi, torturowania. No, są jednoznacznie złe, wydaje się. Natomiast wszystkie inne mogą być dobre lub złe w zależności od użycia. Tak jak z narzędziami po prostu. I w związku z tym my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie złego, tak samo jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie dobrego. No ale tak to już bywało chyba w przeszłości, że jak już się stanie, to wtedy nasza zdolność rozwiązywania problemów, problematów, wtedy może czemuś zaradzić, dopiero jak się stanie. No i wtedy możemy próbować, ale chyba tylko tak. To ja nieprecyzyjnie się wyraziłem. Tak? To jest pierwsza nauka, którą miałem od mojego niemieckiego profesora, którego zapytałem, jak przewiduje, co się wydarzy w Chinach w ciągu najbliższych 20 lat. I pan profesor powiedział, od tego to są wróżki. Pamiętaj, nauka zajmuje się tym, co jest do dzisiaj. Jest w stanie mówić właśnie tym, co się wydarzyło wczoraj. Natomiast nie jest w stanie mówić o tym, co będzie jutro. Ale w tym sensie rzeczywiście moje sformułowanie było nieprecyzyjne. Gdy mówiłem o przewidywaniu, myślałem raczej o tym, że to, co dzisiaj jest mikrozjawiskami, ale już się dzieje i co możemy obserwować na jeszcze mikroskalę, możemy już zastanawiać się nad tym, jakie ma konsekwencje. No i wtedy już możemy budować metodami naukowymi, poszukiwać, znaczy analizować, jakie to może mieć konsekwencje w większej skali. Oczywiście te scenariusze, które przedstawiamy, to są scenariusze optymistyczne, ponieważ w tej chwili na świecie w sieci jest około 10 miliardów komputerów, 10 tysięcy razy więcej chipów komputerowych niż neuronów w mózgu, a istnieją koncepcje, że właściwie świadomość jest tylko funkcją skomplikowania systemu. W związku z czym, jeżeli polepszy się łącza pomiędzy tymi komputerami szybkość przekazu danych, no to właśnie powstanie jakaś emergentna superinteligencja, Skynet, który wymarzy nas z historii. Więc to jest, powiedzmy, ten mniej optymistyczny scenariusz.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że w pełni się zgadzam, korzystając z tego porównania rewolucja przemysłowa i wzrost produkcji na świecie, to wygląda, znowu, w startupowym środowisku często używamy przykładu kija hokejowego. On ma taki kształt, takiej bardzo szybko wznoszącej się hiperboli. Obawiam się, że jest również lustrzane odbicie tego kija hokejowego, który idzie w dół. I ta inflacja informacji, która była wieszczona jako ratunek dla naszej cywilizacji, jakiś właśnie rodzaj dopełnienia się oświecenia, ona wygeneruje, obawiam się niestety, szarlatanów, wróżki wszelkiej maści, ludzi, którzy spowodują, że to, na co wskazywali z 90. lat intelektualiści, mówiąc, że nastąpi wykluczenie informacyjne, ono nie wystąpi na skutek tego, że będzie zbyt mało ludzi podłączonych do internetu, tylko nastąpi rozszczepienie w naszej planetarnej społeczności na tych, którzy mają środki finansowe, intelektualne, żeby sobie wyfiltrować te informacje pożyteczne, praktyczne i sprawdzone, zweryfikowane, od tych, którzy nie będą tego potrafili zrobić albo mogli zrobić. A więc powstanie całe plemię ludzi, którzy po prostu będą skazani na tę palpę 90%. Uważam, że to jest zbyt optymistyczny szacunek. Z pewnością tego jest 99%, jakoś tam asymptotycznie zmierza do 100%. Tych niepotrzebnych informacji, które będą po prostu czynić z miliardów ludzi, tych właśnie mniej gorzej sytuowanych, konsumentów takiej najgorszej informacji. Informacji, która właśnie będzie ich kręciła w kółko i wykluczy. Tego się obawiam. Ale to jest ciekawe, dlatego że istnieje też mechanizm, który w drugą stronę działa w tym systemie. Znaczy analitycy wskazują, że Facebook ma taki mechanizm, który się określa mianem bańki. Czyli, że jak klikasz odpowiedni typ informacji, to Facebook ci podpowiada potem odpowiedni typ informacji. W którymś momencie masz wrażenie, że wszyscy na świecie myślą dokładnie tak samo jak ty. I to jest miłe. Ale bo wszyscy, właściwie ja coś tam napisałem i 10 artykułów, w których ludzie też to napisali. Ale tu może być pewien optymistyczny moment, bo to jest tak, że ja przyznam się szczerze, znam niewiele kotków grających na fortepianie, bo nigdy nie klikam. I że w którymś momencie ja dostaję jak gdyby więcej informacji, które już przekraczają moje kompetencje, ale nie od strony zdjęcia, tylko że podpowiadane mi są artykuły, które dla mnie są za trudne, ale w tym sensie, aż sam się przerażam tym, co teraz mi przyszło do głowy, ja się edukuję. Ale edukuję się pozytywnie, czyli być może jestem odbiorcą tylko tego promila, ale ten system ma ten mechanizm, który jeśli ktoś chce się edukować, to się edukować też może. Dlatego mówię, że jestem przerażony? Dlatego, że do tej pory, jak pan mówił, to myślałem, i to jest też naturalne, że jeśli jest nadmiar informacji, to muszą się pojawić też ci, którzy dostarczają wyselekcjonowaną informację, że się pojawią pewnie portale, które będą płatne, telewizje płatne, radia płatne, w których będą siedzieć ludzie, którzy będą zajmować się weryfikacją i dostarczaniem tej wąskiej grupie, która jest zainteresowana realnej informacji. Znaczy ja na przykład chciałbym, żeby były takie wiadomości, wszystko jedno, czy w publicznej, czy prywatnej telewizji, ale w której rzeczywiście są wiadomości. Ja nawet zapłacę za to. I niech one mają nawet 1,0001 rynku medialnego. Mnie to jest wszystko jedno. Ja zapłacę te pieniądze, ale niech ktoś mi przygotuje naprawdę właściwą, odpowiednią informację. Z całą świadomością tego, że nie ma obiektywnych informacji itd., itd., itd. Ale zawsze są te, które są bliższe i dalsze od rzeczywistości. Ale jednak tu wygląda to, że w tym systemie nawet nie będą potrzebni ci ludzie, że jak system będzie dobrze działał, ta sztuczna inteligencja, to ona będzie selekcjonowała i podpowiadała i będzie edukowała tych, którzy klikają raczej to niż tamto. Tak? Czyli im mniej klikasz kotków, a więcej klikasz o kotkach naukowych artykułów, dostajesz ich i się edukujesz. Nie wiem, czy to jest prawdziwe. Dobrze, mamy głos z sali. Zapraszam pana. Proszę o przedstawienie się i użycie mikrofonu też. Jakub Staroń, przyjechałem z Krakowa, Instytut Farmakologii PAN-u. No, w przypadku dostępu do wiedzy trzeba wspomnieć o tym, że ta wiedza dotąd zawsze była płatna, bo dotąd dostęp do artykułów naukowych był płatny i to są, płaci się straszne sumy za każdy artykuł. I tutaj należy wspomnieć o StiHubie, który się pojawił parę lat temu i on tak naprawdę po raz pierwszy jest możliwość dostępu do wiedzy dla każdego. Dopiero od momentu powstania tego serwisu. Także. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze dwa pytania czy komentarze zadali. Zapraszam pana profesora Bujnickiego. Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę troszkę
Też bardzo ciekawa dyskusja o dostępie do wiedzy i wiarygodności. Ja sobie pozwolę ściągnąć z wymiaru planetarnego do naszego takiego codziennego wymiaru, ale nie odchodząc kompletnie od tematu dyskusji, bo chciałem nawiązać, jak właśnie wiarygodność i dostęp do wiedzy ma się także do zaufania, ale zaufania konkretnie w kontaktach międzyludzkich i między także naukowcami i biznesem, czy przedsiębiorcami. Bo jedną z rekomendacji, czy właściwie ze zidentyfikowań problemu, czy problematu podczas poprzedniej edycji konferencji Polish Scientific Networks, było, że jednym z głównych czynników ograniczających, hamujących innowacje i skuteczność działania w polskiej nauce i oddziaływaniu z otoczeniem jest brak zaufania, czyli ewidentnie problem społeczny. I wśród rekomendacji czy sugestii kierunków działań, które wtedy podsumowaliśmy, było, żeby zwiększyć ogólnie działania oparte na zaufaniu w relacjach na wszystkich poziomach, i rekomendacje dla instytucji były takie, żeby po pierwsze nie traktować wszystkich jak potencjalnych malwersantów, a poza tym zmniejszyć kontrolę formalności i ocenę ilościową, a zwiększyć nacisk na ocenę jakości i nagradzać znaczące i wybitne osiągnięcia. Ale z kolei w drugą stronę dla indywidualnych osób była bardzo silna rekomendacja, żeby nie czekać, aż zmiany zacznie wprowadzać administracja centralna albo instytucje, i zacząć zmiany od samego siebie i wprowadzać zmiany na swoim najbliższym poletku. Ale ja mam pytanie do Państwa. Czy uważają Państwo, że to jest właściwa strategia i co jeszcze można zrobić właśnie, żeby zwiększyć zaufanie i tutaj szczególnie właśnie pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem biznesowo-gospodarczym po to, żeby poprawić ten przepływ informacji, zwiększyć wiarygodność i zwiększyć synergię? Ja proponuję jeszcze, aby pan profesor Bednarkiewicz zabrał głos i następnie oddamy głos panelistom. Dzień dobry, Artur Bednarkiewicz, Polska Akademia Nauk i Wrocławskie Centrum Badań. Moje pytanie dotyczy sposobu pomiaru innowacyjności. Mówiliście państwo, że innowacyjność można mierzyć, co jest niezbędne w kontekście ograniczonych środków do dyspozycji dla naukowców. Natomiast mam też wrażenie, że w pogoni za grantami wielu z naukowców myśli o impact faktorze, a nie o impakcie. I też w kontekście tego sposobu pomiaru można powiedzieć, że badania podstawowe, które są niezbędne, by poprowadzić rozwój w kierunku innowacyjnych rozwiązań, są z góry na straconej pozycji. Czy macie panowie pomysły bądź wiedzę, jak taką innowacyjność rzeczywiście mierzyć w sposób wiarygodny? Panowie i panie, oddaję teraz głos panelistom. Proszę o spontaniczną wypowiedź. Można? Do ostatniego pytania. Jak można mierzyć innowacyjność? Ja rozumiem to w ten sposób, jak można mierzyć potencjał innowacyjny, bo zrealizowaną, no to można, to jest liczba patentów na przykład, prawda? Ile firma wyprodukowała patentów, ile kraj wyprodukował patentów, czy no, ogłosił zgłoszeń patentowych i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, jak to zmierzyć, zanim się te patenty pojawią, prawda? Jak zmierzyć potencjał innowacyjny grupy badawczej, firmy właśnie takiej czy innej. No i tutaj oczywiście jest znacznie większe ryzyko z tym związane, ale to się da zrobić. Na przykład mierzy się pewne wzorce zarządzania, mierzy się poziom zbiurokratyzowania, mierzy się wzorce komunikacji, na przykład to, czy kierownictwo słucha pracowników, czy tylko przekazuje informacje zarządzenia w dół. Mierzy się na przykład takie rzeczy jak to, czy w dyskusji grupowej daje się głos młodszym w hierarchii. A najlepszym wskaźnikiem jest to, jak się daje im pierwszym głos, tak? Ponieważ jak najpierw się wypowiedzą ci najważniejsi w firmie, a potem się pyta o zdanie tych niżej posadowionych, no to sprawa jest przegrana, a trzeba zrobić odwrotnie. To są pewne proste zabiegi, prawda, które w niektórych firmach one są praktykowane świadomie, bo ludzie wiedzą, nauczyli się, że tak należy. A ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, jakiś badacz, ma narzędzia, żeby to zobaczyć. Tego typu miękkie, bardzo miękkie, ale jednak diagnostyczne wskaźniki innowacyjności są stosowane i to się da zrobić. Oczywiście z dużym ryzykiem, bo zawsze ryzyko związane jest wtedy, kiedy mierzymy jakąś rzecz, która nie jest bezpośrednio widzialna, a tylko występuje, jakiś marker widzimy, prawda? No to jest ryzyko, ale to jest możliwe. To w odniesieniu do tego ostatniego pytania. Natomiast, a nie, to może. To, jeśli można, to ja do tego pytania i do zaufania. Rzeczywiście to jest duży problem. Tak jak pan profesor powiedział, znowu mamy kwestię tego, żeby wiedzieć, czy coś jest innowacyjne. I tu jest prognoza.
niestety i nie ucieknie się już od tej prognozy. Ale wydaje się, że są też metody innego realizowania projektów. Metoda grantowa ma swoje zalety, ale jej istotną wadą jest to, że ona wyraźnie wskazuje początek i równie wyraźnie wskazuje koniec. Wskaźnikuje ten koniec, mówi co ma być i tak dalej. Natomiast jakie mamy oczekiwania? Natomiast innowacja ma to do siebie, że bardzo często ona w trakcie realizacji zmienia wskaźniki, zmienia nawet swoją naturę. Czyli szukaliśmy jednego, znaleźliśmy coś zupełnie innego. I w logice grantowej to się nie zmieści. No bo w grancie grant należy rozliczyć tak, jak było napisane, im bardziej on jest formalnie poprawny, tym jest bardziej innowacyjny. Wydaje się, że więc powinniśmy bardziej korzystać z doświadczeń tego inwestowania, które jest, czy inwestowania, czy alokacji środków, które jest bliższe logice inwestorów, którzy mówią, daję ci na początek mało, zrób krok dalej, potem daję ci kolejny, zrób większy krok, potem spróbuj zbudować demonstratora i dopiero wtedy jakby decyduje się na tym, żeby finalnie zrealizować cały projekt, bo odkrywając kolejne etapy, no wiemy, czy to jest bardziej innowacyjne, czy mniej. Pani prezes była łaskawa wspomnieć o tym moim i ja. Rzeczywiście właściwie cały czas powtarzam, że nie ma tak, że to jest e-biznes, znaczy, że jest biznes z nauką kontra nauki podstawowe, kontra nauki stosowane, nauki humanistyczne, kontra nauki ścisłe. Wszystko jest i. Innowacja właśnie jest zdolnością do połączenia wszystkich tych elementów, bo mamy do czynienia z procesem. W naturalny sposób my ten proces próbujemy, każdy z nas próbuje wyciąć jakiś element, on ma swoje kamienie milowe i zarządzać tylko tym fragmentem i to moim zdaniem gubi całą innowację. Dlatego nie ma albo stosowane, albo podstawowe. Znaczy dla nas równie cenne są badania podstawowe. Dla mnie troszeczkę trudne było do zrozumienia to, jak dwie nasze bratnie agencje rządowe, czyli NCN i NCBR, jak gdyby próbowały wyraźnie rysować linię demarkacyjną, pewnie to anegdoty są, jak z tym Kartezjuszem, ale niektórzy twierdzili, że skrzętnie unikali jakichkolwiek śladów możliwości aplikacyjności pomysłu, gdy składali wnioski do NCN-u. Znaczy dla mnie to było, nie potrafiłem zrozumieć tej logiki. Znaczy trzy razy próbowałem mi wytłumaczyć, że nie ujawnialiście, że z tego coś może być, co potem może być ewentualnie dofinansowane w NCBR-ze i zrealizowane w gospodarce. Oni mówią, tak. To byśmy to robili po prostu w tajemnicy. Pomyślałem, że to jest kwestia tych naszych tradycji, że w podziemiu to dużo lepiej pracujemy, no więc my cały czas będziemy zwalczać innowacje, a Polacy tym bardziej będą ją rozwijać w podziemiu, właśnie ponieważ nie mają zaufania do instytucji, że one jakoś są w stanie ich wspomagać. Problem zaufania jest problemem, nam się wydaje, takim trochę miękkim, tak, że to jest takie coś łagodnego, takiego kulturowego, a to jest istotny problem i polityczny, i ekonomiczny, i gospodarczy. Jak przychodzą inwestorzy, startup szuka polskiego inwestora, to bardzo często pan potwierdzi, czy mówię prawdę, ale tak mówią startupowcy, przychodzą do polskiego inwestora, polski inwestor daje 500 tysięcy i chce 80% udziałów. Przychodzi amerykański inwestor, daje 5 milionów i chce 10% udziałów. I ten pierwszy Polak mówi, no jak to, przecież to jest Amerykanin chyba oszalał, no jak można komuś dać tyle pieniędzy i nie mieć kontroli nad tymi pieniędzmi. Przecież to wiadomo, że jak ktoś weźmie ci pieniądze, to ci je ukradnie. Przecież to jest logiczne. Mieliśmy takich młodych naukowców z jednego z uniwersytetów w Polsce, oni się spotkali jeszcze w poprzedniej mojej działalności z takim bardzo rzutkim przemysłowcem i mówią, że mają pomysł, na którym można w ciągu roku zarobić 500 tysięcy, znaczy 500 milionów. Oni mówią, ale jaki to jest pomysł? Nie możemy powiedzieć. Ale to jak ja mam zainwestować, jak wy nawet nie chcecie powiedzieć? Nie możemy powiedzieć, bo to ukradniecie. Oczywiście po pół roku pojechali do Doliny Krzemowej i tam opowiedzieli. I to było fascynujące, że oni tam opowiedzieli, o czym jest pomysł i znaleźli inwestora amerykańskiego, a nie chcieli opowiedzieć w Polsce. Ale nie mam recepty na to, jak to można, niestety, jak to można zmieniać. Wydaje mi się, że oprócz tych pozytywnych, bo te kierunki, które były wskazane, są na pewno dobre, oprócz pozytywnych powinniśmy w większym stopniu gdyby zwracać uwagę i piętnować też kwestie związane z nadużywaniem zaufania. Znaczy to nadużycie powinno się nie opłacać. Znaczy i ono powinno być też instytucjonalnie gdyby wspierane przez państwo. Ale naprawdę, to mogę już państwu powiedzieć jako ktoś, kto reprezentuje instytucje państwowe, to jest przy okazji pracy nad ustawą o innowacyjności zmiana perspektywy patrzenia, czyli że my robimy rozwiązania, w którym nie chodzi o to, żebyśmy wymyślili doskonały przepis, w którym nikt nie ukradnie ani złotówki, bo wiadomo, że wszyscy chcą ukraść, na zasadę, która mówi, co do zasady ludzie nie kradną.
Tak? Ale ci, którzy będą chcieli ukraść, to choćbyśmy nie wiem jaki zrobili przepis, to i tak ukradną i raczej wzmocnijmy prokuraturę i wzmocnijmy odpowiednie służby, niech one znajdują ten 1 czy 2%, którzy kradną po prostu, a nie terroryzujmy i twórzmy przepisy, które weryfikują na... I to jest jakby to jest strasznie trudne. Ale dlatego, że urzędnicy się boją. Znaczy dlatego, że oni zostaną potem obciążeni. On zadaje mi pytanie, no dobrze, panie ministrze, jak potem będzie komisja śledcza i w tej komisji śledczej ktoś zapyta, jest w protokole zapisane, że to pan ten przepis przeprowadził, a ktoś potem na podstawie tego przepisu transferuje ileś tam milionów złotych, do nie wiadomo czego, to choćby pan 10 lat opowiadał, że pan nawet nie wiedział, że ten podmiot istnieje, to i tak wszyscy będą mówili, że to pan specjalnie tam zrobił po to, żeby razem z tymi kumplami to ukraść. No i to jest ryzyko. Znaczy w tym sensie to zaufanie się nie zbuduje, o ile też jakby wszyscy nie poniesiemy jakiegoś ryzyka i o ile się uda, to nam stopień się podniesie. Jak się nie uda, to będzie katastrofa. I to już jest katastrofa, nie problemat. Czy o zaufaniu można? Bo oczywiście podpisałbym się pod tym wszystkim, ale dodałbym jedną rzecz jeszcze. Mianowicie ostatnio się dużo w Polsce dyskutuje o tym, że że nasze życie społeczne, gospodarcze ciągle jest w okowach feudalizmu, że ten feudalizm jakoś na nas ciąży. I rzeczywiście no, w feudalizmie nie ma zaufania, tak? Bo chłop feudalny nie ufa panu, bo go jeszcze raz prawda, wykorzysta, wyeksploatuje, a pan nie ufa chłopu, bo ten jeszcze raz się będzie obijał i tak nie zrobi, co do niego należy. Ten feudalizm w relacjach biznesowych, w relacjach zarządzania jest kulą u nogi, wydaje się. I to jest czynnik bardzo głęboko tkwiący właśnie w naszej przeszłości, w naszej historii cywilizacyjno-historyczny. Jak powiedziałem kiedyś wcześniej, prawda, że to już nie zmienimy tego. Natomiast możemy zrobić coś innego. Możemy sobie uświadomić to, że jesteśmy ciągle pod działaniem tego czynnika. I sama świadomość, że on działa, może go trochę zneutralizować. To często się zdarza właśnie, że uświadomienie sobie istnienia czegoś sprawia, że to coś przestanie. Trzeba by wykonać jakąś gigantyczną pracę, jeśli chodzi o właśnie świadomość czy samoświadomość społeczną, jak wyjść z okowu feudalizmu. Bo to jest, dlaczego biurokracja się pleni? Bo urzędnik właśnie każdego traktuje jako potencjalnego złodzieja, przestępcę. A robi to, ponieważ się boi, że on sam potem odpowie, prawda, i tak dalej. W związku z czym jeszcze jeden papier, jeszcze jeden papier, jeszcze jeden papier. No i w tym klimacie żadna przedsiębiorczość innowacyjna nie jest możliwa, rzecz jasna. Jeśli można, bo dyskusja jest tak fascynująca, że ja już przesiedziałem 15 minut za długo i już mnie ścigają. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za spotkanie. Liczę na kolejne. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję panelistom. Przepraszając po angielsku, wyjdę, żeby Państwo mogli dalej dyskutować. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo. My prowadzimy dalej dyskusję. Zapraszam pana Macieja. Może oddam, bo zauważyłem po drugiej stronie. Tak. Bardzo, ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja chciałam się odnieść do tego ostatniego pytania i też częściowo do tego pytania o zaufaniu. Jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, czyli jak mierzyć innowacje, ja mam szczególną trudność i jest to faktycznie problem nierozwiązany, na który nie ma pomysłu, szczególnie w tych innowacjach społecznych, które odnoszą się w tych projektach, powiedzmy, miękkich, tak? Czyli w tych, których nie mamy rozwiązania technologicznego, tylko mamy rozwiązanie tak zwane miękkie. To jest projekt, na przykład innowacja społeczna dotycząca rozwiązania problemu na przykład osób bezrobotnych czy wykluczonych społecznie. Bo dziś mało kto wie, że na przykład kilkadziesiąt lat temu grupa terapeutów, psychologów w Stanach Zjednoczonych wynalazła metodę walki czy wyprowadzania osób uzależnionych od alkoholu z tego nałogu. A dziś jako kluby AA w zasadzie każdy z nas gdzieś się zetknął, mam nadzieję, że nie z autopsji oczywiście, natomiast na pewno Państwo wiecie o funkcjonowaniu takich klubów i one funkcjonują w wielu krajach
krajach całego świata. I dziś możemy powiedzieć, że wtedy w którymś momencie to była innowacja. Natomiast w którym momencie zmierzyć, że ona stała się innowacyjną metodą, w którym momencie, gdzie jest ta granica, gdzie my powinniśmy pytać, czy to już jest innowacyjne, czy jeszcze nie, czy to działa, czy jeszcze nie, no to tutaj szczególnie z tymi innowacjami społecznymi w mierzeniu tej innowacyjności mamy problem. Szczególnie kiedy akurat w Polsce innowacje społeczne, te, o których ja mówię, czyli te innowacje, które rozwiązują dany problem społeczny typu właśnie bezrobocie, wykluczenie społeczne, problemy edukacyjne, no to te innowacje są głównie finansowane ze środków unijnych, które też nakładają pewne rygory o wskaźnikowania. Tutaj komisja też nie miała pomysłu na to, jak mierzyć innowacyjność takich przedsięwzięć. Szczególnie, że tak jak mówię, jakby ta innowacyjność gdzieś się rodzi tutaj, tak jak pan profesor mówił, chodzi o pewien potencjał innowacyjności, a nie rozwiązania końcowe. Tych rozwiązań końcowych może być jakiś znikomy procent z tego, co podejmiemy na początku, jaką pracę włożymy na początku w poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie dotyczące zaufania, ja się cieszę, że ono padło i rzeczywiście my mamy z tym problem bardzo duży, mam wrażenie, że coraz większy, ale to też nie chcę też zrzucać całej winy oczywiście na dysponentów środków, czyli na Komisję Europejską, ale powiem Państwu, z czego między innymi wynika to obudowywanie się procedurami, różnego rodzaju wymogami. Kiedy zaczynaliśmy w 2004 roku finansowanie przeróżnych przedsięwzięć, w tym innowacji społecznych, nasze procedury liczyły 7 stron. Dzisiaj po iluś audytach komisyjnych te procedury liczą prawie 500 stron. I to jest tak, że w przypadku każdego audytu komisji, kiedy audytorzy komisji audytują 2-3 projekty, wystarczy, że jeden błąd zostanie znaleziony, automatycznie rekomendacje są rozszerzane na wszystkie projekty w przyszłości, tak? Więc jakby to hamuje nas w tym pozytywnym podejściu i zaufaniu do projektodawców, do twórców innowacji. Myślę, że to jest zasada nie tylko w Europejskim Funduszu Społecznym, czyli w tym, który finansuje innowacje społeczne, o których ja mówię, natomiast myślę, że to jest zasada, którą Komisja Europejska we wszystkich projektach finansowanych przez nią stosuje, co nie jest zbyt optymistyczne dla nas. Zastanawiam się nad tym problemem zaufania. Rzecz jasna, często odpowiadam na pytanie profesora Bujnickiego. Wydaje mi się, tutaj próbowałem w czasie moich studiów doktoranckich być uważnym studentem koncepcji teorii gier, Aumana i Nasza. I spotkałem na swojej drodze, krótkiej drodze akademickiej, profesora w Salzburgu, który nazywał się Hofkirchner. On pokazał na modelach matematycznych, że jeżeli zapuścimy takiego wirusa kooperacji opartej na zaufaniu, to komórki zainfekowane, mówię w pozytywnym sensie, tym bakcylem, wygrają efektywnością z tymi komórkami czy układami, które w ten sposób nie kooperują. Więc być może w tym pytaniu, które postawiłeś tam, Januszu, mówisz, że jedna z konkluzji zeszłorocznego spotkania była taka, że właśnie oddolnie, czekajcie, naturalnie reformujmy instrumentami, które mamy, demokratycznymi, na przykład reformujmy instytucje, ale nie czekajmy na nie wyłącznie, tylko już zacznijmy ten ruch oddolny. Przypuszczam, chociaż jest to wyłącznie taka hipoteza teoretyczna, że gdyby stworzyć kilka takich, albo po prostu poczekać, aż się ujawnią 4, 5, 6 takich związków ludzi, instytucji, grup naukowców, badaczy, którzy oparliby swoją praktykę na zaufaniu, niewykluczone, że okazałoby się, że sprawność energetyczna tych układów jest wyższa niż tych, które sobie nie ufają
właściwie teraz jak pan minister wyszedł, to mogę bez bycia podejrzanym o to, że nie, właśnie przeciwnie, o to, że jestem pochlebcą, zgodzić się z tym, co powiedział, że faktycznie nie terroryzujmy, tak jak pani zresztą powiedziała, pani Moniko, nie terroryzujmy całej populacji, dlatego że są jakieś zgniłe owoce, zepsute owoce, natomiast te owoce wyszukujmy ich, na początku ukażmy je litościwie, a za drugim razem już bez litości. I to być może będzie takim dodatkowym wzmocnieniem negatywnym, które ustrzeże nas przed tymi faulami w środowisku. A wiadomo, że takie pokusy mogą być. I to są duże pieniądze, i duży splendor, i wyścig, kto będzie pierwszy swoim wynalazkiem. Także to bym wskazał jako takie najbardziej wartościowe, czy dające się wyobrazić rozwiązania. A odpowiadając na pana pytanie, panie profesorze, o te innowacje, jak ją mierzyć, innowacyjność, jak ją mierzyć. Ja próbowałem z tym McIntyre'em zaprezentować swój garnitur taki komunitarystyczny, czy personalistyczny, ale obawiam się, że muszę zdjąć maskę i pokazać po prostu podłego liberała. Chyba wyceny tych technologii, wartość wdrożeń, które te innowacje niosą. To jest jedyny zobiektywizowany sposób zrozumienia albo policzenia tych innowacji. Tak mi się wydaje. A pan profesor z kolei otworzył mi oczy, mówiąc, no tak, to można dyskutować. Przypuszczam, że tam moje podejście liberalne, czyli zobaczmy, jak rynek oceni te innowacje, nie jest złe. Ale pan profesor mówi, no dobrze, a teraz bądź człowieku mądry i powiedz, jak te innowacje się opłacają, albo jak je mierzyć, jeszcze zanim wyprodukujemy innowacje. No to obawiam się, że w tym przypadku jesteśmy w gorszym położeniu, ale nie jesteśmy bezbronni. Trudno jest ocenić, kiedy ja przyglądam się projektom technologicznym we wczesnej fazie, takim na technology readiness level od 1 do 3, no to rzeczywiście trzeba być znachorem, żeby móc coś wywróżyć. Projekty są interesujące, ale jest tyle ryzyk technologicznych, prawnych, rynkowych, konkurencyjnych, że może 15 powodów, dla których projekt może się nie powieść. Ale w to, co możemy inwestować, na co możemy postawić, to jest metoda wyłaniania innowacji. Uważam, że są lepsze metody środowiskowe wydobywania innowacji zespołów naukowych i gorsze. Po owocach ich poznacie. Ja wiem, że to jest znowu taki prymitywny indukcjonizm, pewnie teraz prezentuję, i wiem, że można go łatwo zakwestionować. No tak, ale mogą być innowacje nowego rodzaju, które już nie będą wpisywać się w te szablony oceny, które sprzed wczoraj, czy z wczoraj nawet. No ale mimo wszystko można zapowiedzieć, że pewne środowiska, na przykład Izrael, czy Szwecja, czy Stany Zjednoczone, szczególnie zachodnie, Kalifornia, czy Quebec, to są takie środowiska naukowo-technologiczne, czy naukowo-biznesowe, gdzie jest uprawdopodobniony efekt pełnej profitów innowacji. A więc o ile na temat poszczególnych przypadków technologii muszę się wstrzymać od głosu, ewentualnie zaprosić fundusze venture capital, które przecież inwestują własne pieniądze, a często też innych inwestorów i są odpowiedzialni przed nimi, żeby inwestować dobrze, żeby próbować po prostu minimalizować to ryzyko, ale jednak bym oceniał, patrzyłbym powiedzmy, takie nakładałbym sobie klapki metodologiczne 5- czy 10-letnie i patrzył, czy nasz model uprawdopodobnił wyłonienie się zadowalającej liczby innowacji i dobrych wycen, czy nie. Jeżeli nie, to trzeba po prostu ocenić te inne dobre nawigacyjne punkty. No właśnie ja wskazałem te cztery państwa i do nich się odnosić, na tej zasadzie nawigować. No bo rzeczywiście na początku na papierze wszystko wygląda świetnie. Zobacz, jest cząsteczka, ona pięknie działa, no w laboratorium wygląda dobrze. Jeszcze wprawdzie nie wystawiliśmy ją na promienie słoneczne, boimy się, że się rozpadnie, no ale w laboratorium jest to obiecujące. No świetnie, no musimy na tym pracować. I teraz wydaje mi się, że można wygrać po prostu metodyką, a nie czym innym. Dobra metodyka wyłaniania innowacyjności uprawdopodobni ich dobrą populację, a zła zmniejszy prawdopodobieństwo. Zaufanie jest wyrażane w tak zwanym kapitale społecznym. Szacuje się, że wzrost kapitału społecznego 15% skutkuje wzrostem PKB o 1 punkt procentowy. No i to wiemy. Teraz pytanie, jak zwiększyć ten kapitał społeczny, szczególnie w Polsce, gdzie on jest bardzo niski. Czy są jakieś takie metody? Myślę, że tutaj właśnie potrzebne są innowacje społeczne, czyli myślenie o tym, jak na przykład zmieniać relacje pomiędzy obywatelem a państwem. Uważam, że bardzo trudno wspierać jest innowacje pieniądzem publicznym, dlatego że jest zupełnie inna logika działania w
innowacjach, które oparte są właśnie na zaufaniu, a w pieniądzu publicznym, który jest oparty na procedurach. W tej chwili idziemy w stronę karania urzędnika za złe decyzje i pewnie z jakąś taką ludową sprawiedliwością to jest zgodne, ale to jest kontrproduktywne. Jeżeli byśmy chcieli iść w stronę innowacji społecznych, to moim zdaniem powinniśmy poklepać urzędnika po plecach, jeżeli się pomylił i powiedzieć mu nie rób tego drugi raz, ale jeżeli mu się uda, jeżeli wprowadzi jakieś rozwiązanie, które będzie skutkowało wzrostem innowacyjności, to wypłata, nagroda za to powinna być tak duża, żeby on rzeczywiście miał własny interes w tym, żeby tą innowacyjność wspierać poprzez likwidację barier. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest jeszcze przestrzeń i czas do komentarza, a w szczególności, jeżeli mogę, zachęciłbym przedsiębiorców obecnych na sali do komentowania. Tam widzę jeden głos, to zapraszam. Jeśli mogę, Jakub Bochiński, Wiele Czapek, Europejska Agencja Kosmiczna, Centrum Nauki Kopernik, Brytyjska Uczelnia Open University, ale jednocześnie Fundacja Polonium, która wspiera mobilność polskich naukowców w Polsce i za granicą. I właśnie chciałem dotknąć tematu mobilności. Mobilności zarówno międzynarodowej, mobilności wewnątrzkrajowej, między ośrodkami, między instytucjami, między biznesem a nauką, między biznesem, nauką a instytucjami państwowymi i tak dalej. Profesor Nęcki poruszył temat tego, że jeżeli chcemy coś zmieniać na lepsze, musimy w pierwszej kolejności mieć świadomość tego, że coś jest nie do końca tak, że coś inaczej można byłoby robić. I często w swoim życiu, ponieważ mam tych czapek wiele, przenosząc się między różnymi zupełnie światami, czy nauki, czy instytucji publicznej, czy biznesu, czy takiej fundacji, widzę czasami takie rzeczy, które wymagają delikatnej poprawy. Mogę je widzieć często dlatego, że przeniosłem się z innego kraju, z innego świata, gdzie coś widziałem, że działało, podczas kiedy przyjeżdżam do nowego świata, ja jestem tak zwanym powracającym po 8 latach bycia w Wielkiej Brytanii, wróciłem do Polski teraz i pracuję w Polsce. I widzę przez to dużo takich rzeczy, które mi się w mojej instytucji chwilowo nie podobają. I staram się je zmieniać. Udaje mi się to czasami zrobić, ale często jestem pierwszą osobą w mojej instytucji, która na przykład od 5 lub 10 lat w ogóle zakwestionowała procedury, które obecnie mają tam miejsce. Więc zastanawiam się właśnie bardzo mocno nad tym, jak ta mobilność między różnymi strefami życia, czy właśnie różnymi krajami świata wpływa na rozwój innowacyjności. Jestem ciekaw, co Państwo na ten temat sądzicie. Czy paneliści chcieliby zabrać głos? Tak. Znaczy, mobilność pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną. Znaczy, gdybym chciał to rozwinąć, to potrzebowalibyśmy pewnie następnej godziny. Natomiast jeżeli mówimy o innowacjach społecznych, absolutnie mobilność, przenoszenie pewnych rozwiązań z instytucji do instytucji poprzez tego wirusa, wektora, którym jest człowiek, jest niezbędne. Dlatego na pewno potrzebujemy większej mobilności i transgranicznej, i między sektorami. Ja bym tylko dodał jako sympatyk i partner Fundacji Polonium, że zwiększenie mobilności, którą proponujecie, postulujecie i także wdrażacie w swoich projektach, jest niezwykle cenna, ale tutaj znowu jestem bardzo rozczarowany z moją postawą, ale tak teraz takiego merkantylistę chciałbym jeszcze pokazać siebie, ale pod warunkiem, że ta mobilność w znacznej mierze będzie jakoś oscylowała wokół Polski. No, zależy nam na tym, żeby po prostu polskie miasta czy polskie ośrodki naukowe były tymi skrzyżowaniami, gdzie bardzo dużo pojazdów się porusza, bardzo dużo projektów, zespołów naukowych czy technologów. Niestety to jest z kolei piosenka mojej fundacji, refren, który powtarzam na każdej konferencji u nas Startup Hub Poland, że jesteśmy jako ekosystem naukowo-badawczy przedmiotem spektakularnego drenażu umysłów. Więc gdyby się udało bez konieczności płacenia ceny, jaką jest ograniczanie mobilności, jednak
intensyfikowanie tej mobilności wokół nas albo organizowanie jej wokół nas, żeby te ciała niebieskie krążyły wokół orbit jednak, których środek ciężkości jest w Polsce albo gdzieś w polskich zespołach na świecie, wówczas byłoby po prostu lepiej dla wszystkich. Bo no zwyczajnie dzisiaj na świecie toczy się ogromna walka o talenty. Zespoły są właściwie no, wygryzane swoim ekosystemom natywnym drapieżnie. I oczywiście dla zespołu często to może oznaczać wielki sukces osobisty bądź organizacyjny, no bo wiadomo, że w Kanadzie to trochę więcej opracuje tych badań, no po prostu jest lepiej, a w Dolinie Krzemowej więcej wdrożę. Ale z drugiej strony, no, gdybyśmy tak chociaż na siłę taki trybut zapłacili sami swojemu środowisku i te parę właśnie tygodni więcej niż planowaliśmy spędzili w Polsce i z polskimi, czy też z będącymi w Polsce naukowcami, niekoniecznie polskiego pochodzenia. Ja zachęcam zagranicznych, wschodnich Europejczyków szczególnie do przyjazdu do Polski i już wykorzystywania Polski jako trampoliny takiej rozwojowej. To byłoby lepiej. Także mobilność, bo moja mama sama mnie skrytykowała. Maćku, czy ty nie przypadkiem w tej swojej misji przyciągania talentów do Polski i z obszarów polonijnych i z Europy Środkowo-Wschodniej, czy ty trochę, szczególnie tych Polaków, którzy chcieliby wyjechać, nie zachowujesz trochę tak, jakbyś mówił, oddajcie nam w areszt swoje paszporty, macie zostać tutaj i zapłacić trybut Polsce. No ja tłumaczę, nie, wiadomo, świetnie, że podróżujemy, musimy się uczyć. Podoba mi się postulat tego, żeby doktor musiał pojechać do innego uniwersytetu, tam popracować, a nie siedział u swojego mistrza w gabinecie i u niego pracował, więc można te dwie rzeczy połączyć, ale zawsze bym dał jako taki jeden warunek, musi to stawać wokół Polski. Przepraszam, że nadużyłem czasu. Dziękuję. Mamy jeszcze jeden komentarz pani Moniki i następnie poproszę panelistów o to, aby wypowiedzieli taką, powiedzmy, kończącą myśl. Nie musi to być podsumowanie, ale jeżeli się pojawi taka myśl kończąca, to o nią poproszę. Dziękuję bardzo. To może być moja kończąca wypowiedź. Oczywiście absolutnie mobilność ma wpływ na innowacyjność i wręcz adaptowanie rozwiązań w innowacjach społecznych, tych, o których ja mówię, czyli rozwiązań problemów społecznych, z którymi się zmagamy w Polsce, które istnieją w innych krajach, są dla nas innowacyjnością i możemy je finansować. Natomiast mobilność szeroko pojęta, taka transgraniczna, jest finansowana tuż obok innowacyjności w naszym programie i przeznaczamy na nią niemal 2,5 miliarda złotych, także myślę, że to jest taki dowód na to, że traktujemy tę mobilność jako istotny czynnik wpływający również na innowacyjność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam do podjęcia kończącej myśli. Ja nie odważę się podsumować tej dyskusji, ponieważ ona poszła bardzo szeroko. Mówiliśmy o rzeczach, które rzeczywiście będą kształtowały naszą przyszłość w najbliższych latach, więc jeżeli chciałbym podsumować to w kilku zdaniach, to obawiam się, że otarłoby się to o banał. Natomiast chciałbym Państwu zadać pytanie, a nawet kilka. Otóż Microsoft przeprowadził taki eksperyment na podstawie danych z wyszukiwarki, z pytań zadawanych w wyszukiwarce Bing, opracował algorytm, który potrafi powiedzieć, czy dany użytkownik choruje na raka trzustki. Wynik fałszywy, pozytywny jest 1 na 100 tysięcy, w związku z czym ta metoda jest dosyć sprawna. Jest to właśnie przykład zastosowania big data do rozwiązywania pewnych problemów społecznych. Ale teraz pytanie. Po pierwsze, czy taki człowiek, który zadaje pytania wskazujące na to, że ma raka trzustki, powinien być o tym informowany. Ponieważ jeżeli nie zostałby poinformowany, poszedłby do lekarza za pół roku na przykład, to szanse jego wyleczenia to około 3%, jeżeli się nie mylę. Jeżeli by poszedł wcześniej, więc na tym etapie, kiedy on jeszcze nie wie, że jest chory, ale wyszukiwarka już wie, to przeżywalność jest około 5%. W związku z czym, czy wyszukiwarka powinna powiedzieć: prawdopodobnie na podstawie pana wyszukiwań ma pan raka trzustki. Pana szanse przeżycia to jest 5%. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Czy należy informować, wykorzystując te olbrzymie informacje, które się przetaczają przez internet, czy należy w ten sposób je wykorzystywać? Kto powinien posiadać te informacje? Czy właśnie korporacja?
która równie dobrze może sprzedać te informacje ubezpieczycielowi, dla którego to jest bardzo, bardzo cenne, czy jakiś ośrodek rządowy, czy jakiś ośrodek wspólny, kto powinien zarządzać tą informacją. Co w zasadzie powinniśmy z taką informacją zrobić? Dziękuję. Ja przepraszam, ale nie mam podsumowującej uwagi, natomiast chciałbym na koniec jeszcze jednego słowa użyć, które chyba tu nie padło, chociaż się pojawiało w domyśle, mianowicie ryzyko. Ryzyko. Twórczość to jest umiejętność podejmowania uzasadnionego ryzyka. Teraz dlaczego ryzyko nie jest podejmowane? To znowu się wiąże z zaufaniem czy jego brakiem, znowu się wiąże z poczuciem stabilności bądź przeciwnie. Obawiam się, że to, co się dzieje teraz w makroskali polskiej, europejskiej, a jak Amerykanie wybiorą na jesieni, to w makroskali już globalnej, że to nie wróży stabilności. I że w takiej sytuacji turbulencji społecznych, ekonomicznych, że poziom zaufania gwałtownie spada. Socjologowie to mierzą dosyć precyzyjnie. Po każdym wydarzeniu gwałtownym poziom zaufania społecznego spada, a w Polsce i tak jest dramatycznie niski. Więc no niestety trzeba się przygotować właśnie chyba na jazdę bez trzymanki. I ja nie mam tutaj recept żadnych, niestety. Rzecz jasna, nie wypada mi teraz odstąpić od nurtu pewnego zachowawczego, jedynie wyłuszczenia kilku wątków, a nie podsumowywania tego. Zupełnie bym się do tego nie nadał, to muszę przyznać otwarcie. Ale no chyba po prostu chciałbym w tych moich podsumowujących słowach wzmocnić to, co być może zabrzmiało niewystarczająco dramatycznie, że obawiam się, że ten hokejowy kij rozwoju technologicznego naprawdę ma swojego brata bliźniaka, taką ciemną stronę mocy, której nie widać. Ona jest pod wykresem. To jest właśnie miara tego, jak się przeobrażamy z samodzielnie nawigujących istot, podejmujących decyzje w takich konsumentów trochę bezmyślnych. Jak te wszystkie wróżki i te kotki grające na fortepianie wchodzą w nasze życie i powodują, że po prostu nie potrafimy odizolować informacji, które są pożyteczne od tych, które są zwyczajnie, no służą jakiemuś na przykład nawet nie złemu, ale po prostu interesowi handlowemu, żeby coś sprzedać, żeby zostać dłużej. Przecież dzisiaj kapitałem jest również atencja, nasz czas skupienia się na czymś. To jest pieniądz, którym płacą sobie duże firmy teleinformatyczne. Ale może tak, żeby właśnie trochę Kuba zainspirował mnie tym swoim ostatnim pytaniem o migracjach, żeby podsumować optymistycznie. No, warto chyba by podjąć takie może ryzyko właśnie osobiste i zacząć od małych metodą żabich skoków albo małych kroków. Po prostu spróbować podjąć jakieś jedno działanie, czy zorganizować jakąś grupę, która by jeden z tych tematów, które dzisiaj poruszyliśmy, które mogą, tak jak mnie, wydać się bardzo niestety pesymistyczne, jakoś nimi zarządzić, jakoś spróbować je obrócić w coś dobrego. Mówiliśmy o zaufaniu społecznym. Fundacji w Polsce jest coraz więcej, ale zdaje się nadal nie aż tak dużo. Angażujemy się, chyba tylko 15% naszego społeczeństwa się angażuje w cokolwiek społecznego, co nie jest pracą zarobkową. Może gdyby po prostu każdy z nas, ten, kto jeszcze się nie angażuje w takie działalności, przystąpił gdzieś albo zaoferował 4 godziny w tygodniu swojego czasu, może i zaufanie społeczne by wzrosło, może migracje by się zintensyfikowały. Dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Dziękuję bardzo. W szczególności, że taki pozytywny jednak wydźwięk. Tak. Proszę Państwa, podziękujmy serdecznie naszym prelegentom. Dziękuję również Państwu za obecność i za aktywność. I tym samym zamykam panel. Dziękuję bardzo.